niedziela. Tak? Niedziela. Dawno nie robiłem filmiku, zrobię taki szybki update po prostu. Co się dzieje się? Postanowiłem, wylatuję do Polski w grudniu 16 czy 17. Postanowiłem codziennie do wylotu biegać. Jest połowa listopada, więc może mi się uda zrobić 30 na 30. Ostrość? To jest cel. 30 na 30. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy okaże się jedną wielką cipką, czy dam radę. To właśnie tajemnica. Dawno nie rzucałem filmiku, więc powiem wam parę rzeczy. Dlaczego? Po prostu nie mam czasu teraz ostatnio na to. Nie mam czasu na pierdoły. Zdaję egzamin. CDL uczę się teraz na... W czwartek mam egzamin. Mam nadzieję, że będę miał teraz więcej... Jeżeli zdam za pierwszym razem, będę miał więcej czasu, żeby coś na kanale podziałać. Materiał jest nakręcony, a parę filmów. Jeden nawet jest prawie, że zmontowany. Dwa lub trzy szybko zmontuję, bo część z nich będą normalne, a część z nich będą po prostu tylko takie gadania. To się szybko montuje. Odpowiedzi na pytania, a także jakby trochę jakby takie wyjaśnienie, dlaczego właściwie postanowiłem odejść z tego zawodu. Takie wytłumaczenie też na pewno wam się należy. Więc tak to wygląda w zasadzie u mnie. Idziemy do Pensylwanii, 6 dropów, jutro będzie dużo roboty. Mam nadzieję, że... Ja wiem, może zacznę też coś z tego... Że z tego też coś nakręcę i z tego coś wyjdzie, zobaczymy. W każdym razie u mnie jest wszystko w porządku zasadniczo. Jeżdżę dalej. Żyję, tylko jestem zajęty, nie mam czasu. Dodatkowa sprawa jest, że w połowie grudnia wchodzą duże zmiany prawne i myślę, że to jest ostateczny gwóźdź do trumny trackerskiej w Stanach Zjednoczonych. To jest między innymi jeden z powodów, dlaczego ja po prostu z tego zawodu będę się ewakuował. To nie będzie zmiana natychmiastowa, szybka, to będzie raczej zmiana stopniowa. Planuję jeździć pomalutku coraz mniej, tak aby mieć czas na to i szansę, żeby się przebranżowić. Chcę zmienić zawód. Planuję jeździć po prostu coraz mniej. Po powrocie z Polski mam zamiar zmienić swój lifestyle. Nie wiem jeszcze, czy wrócę do GoTo, czy będę szukał innej firmy, bo w świetle zmian prawnych, które nadchodzą, wydaje mi się, że jazda na składakach w ten sposób, jak tutaj to wygląda, to mi się nie będzie po prostu opłacać. Bardziej mi się będzie opłacać na zasadzie one pick, one job jeździć. Lub jeździć lokalnie, lub w najgorszym wypadku jeździć mniejszą ilość dni w tygodniu, powiedzmy 3-dniowe tygodnie pracy sobie robić, a resztę poświęcać na trening mojego zawodu, więc jak to wyjdzie, zobaczymy. No i zdaję ten egzamin CDL w czwartek i po prostu nie ma za bardzo czasu na to, aby zajmować się YouTube'em. Tak czy inaczej, tak jak mówię, może jak polecę do Polski, też troszkę staram się nakręcać coś w miarę czasu, aby było i ewentualnie z Polski, będąc na wakacjach, mając trochę więcej wolnego czasu, będę mógł może wtedy powrzucać troszkę filmików wstecz do tyłu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co, ja myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie, jak ja się trochę poruszam, znajdujemy się gdzieś tam na... Gdzie ja jestem? W Ohio jeszcze. Na granicy z... Zimno, wiem. Niedaleko od Pensylwanii i... Zasady są proste. Codziennie chcę biegać do 2 km max. Niczego nie mogę, nie akceptuję niczego. Proszę. Widać napis w szkole. Nie akceptuję niczego poniżej 500 metrów. A nie będę więcej biegał niż 2 km, bo muszę to jednak wyinkorporować w normalny dzień pracy. To jest własny trening, co nie. Także biegania dużego nie będzie, ale chodzi o systematyczność. Czy mi się uda, czy nie. Panowie,
na trackstopie odpoczywają, tak jak ja, kręcę 30 minut, którą zawsze też staram się jakoś wykorzystywać konstruktywnie i idę poganiać. No dobra, to tyle, taki mały update. Na razie, miłego tygodnia. Bye.